Witajcie kochani na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek z katalogiem Avon. Tutaj jest nowy katalog i pokażę Wam, co zamówiłam ze starego katalogu, to znaczy z zeszłego. On jeszcze jest chyba aktualny. No i tutaj oczywiście Agnieszka Dygant na pierwszej stronie, co mnie bardzo mocno zaskoczyło. Jest nowy zapach, także ciekawy był katalog, ale zamówiłam z tego katalogu ten oto tusz, bo mi się już skończył. No i mam nadzieję, że będzie fajny, bo wydłuża, pogrubia. Także zobaczymy. To jest właśnie ten tusz. Avon Ephoric, coś takiego. No taka tusz. Zobaczymy. Dzisiaj będę miała okazję ją wypróbować. Dostałam takie dwie próbki perfum. Jeszcze ich nie próbowałam, ale się przydadzą. I zamówiłam sobie taki gadżet na telefon. I powiem Wam, że już jestem niezadowolona, ponieważ jeszcze nie zdążyłam z tego skorzystać, a już mi tutaj pękło. Więc takie trochę to jest badziewne. Więc jeśli chodzi o zawieszkę, to będę musiała sobie sama to coś wymyślić. No i dosyć tu skomplikowane jest, żeby otworzyć. No ale może tak powinno być, bo to chodzi o to, żeby tutaj nie doleciała woda na przykład podczas deszczu czy coś. Więc takie coś mi będzie potrzebne. Na przykład na bieganie, czy gdzieś na rower, czy coś w tym stylu. No zobaczymy. W każdym razie taki gadżet. No ale to niestety nie zdało egzaminu. No nic. Uważam, że gadżety z Avonu to tak czasami kiepskowate, jeśli chodzi o jakość. Ale no, tak jak mówię, różnie to bywa. Teraz Wam tutaj troszeczkę przybliżę i sobie zobaczymy katalog. Powiem Wam, że oglądałam tak na bieżąco. Tutaj są dodatki, takie dodatkowe strony, że niby taka promocja i tak dalej. Jest bardzo dużo perfum. Właśnie te perfumy bardzo reklamowane mocno. Ewy Trucht. Tutaj są też reklamowane. Może to dlatego, że no zbliża się Święto Dzień Kobiet, więc wiadomo. No i tak, szminki. Bardzo dużo szminek. No bo wiadomo, trzeba troszkę się podmalować i ożywić swoją twarz. Podkładę. Właśnie ten tusz też ciekawy. No ale zamówiłam sobie tamtą nowość, więc niech sobie już będzie. Ja to dużo nie maluję się, bo nie mam takiej okazji, żeby się malować, potrzeby też, więc długo mam te kosmetyki, więc dlatego tamte tusze już po prostu powysychały i dlatego sobie zamówiłam. O, tutaj są te pachniedełka. Cały czas mówię, że sobie zamówię, ale jakoś nie zamawiam. No i nie wiem, czy zamówię, ale zobaczymy. Dezodoranty, znowu perfumy. Oczywiście tutaj trzeba wszystko dokładnie czytać. Jeśli chodzi o te bonusy, co z czym jak kupować. Też fajne te szczoteczki tutaj zaokrąglone. Bardzo fajnie maluję wtedy. Błyszczyki różne. No nie, dużo, dużo perfum. Torebki. To są perfumy, które miałam kiedyś bardzo dawno, no może już z 15 lat, takie tutaj. Zaczynały one i ten sam zapach, no bardzo fajny. No ale tak jak mówię, perfum mam też trochę, więc na pewno nagram taki odcinek. Te perfumy bardzo lubię. Albo te, już nie pamiętam. Bardzo są słodkie i powiem Wam, że dzieci bardzo lubią te perfumy. Bo dzieci lubią w ogóle, jak słodko pachniemy. A tak jak pracowałam z dziećmi, no to po prostu wiem, co ich przyciągało. Ale ja też lubię słodkie perfumy, także fajnie. Te mam. Też są fajne, ale bardziej na takie wieczorowe wyjścia. Tej serii perfum nie miałam, powiem szczerze. No i nie wiem, jak pachną. No ale nic. Jak ktoś ma i podoba się, no cała seria jest tych perfum. Ale jakoś, no nie wiem. Nie mam. To ma siostra moja i też jest zadowolona. No i są te nowe perfumy, gdzie Agnieszka Dygant reklamuje. Taki przyjemny zapach. Ale nie wiem, czy to mój zapach. Także perfum jest bardzo, bardzo dużo. Jak i dla niej, tak i dla niego. Tutaj mamy podkłady różne do makijażu. Ja to jednak wolę podkłady. No i to są te moje... O, widzicie, promocji nie ma żadnej.
ale są kolory czarne, brązowe i niebieskie. Także mam nadzieję, że będzie fajnie. To są bronzery, znowu szminkę, szminki, tutaj są cienie do oczu, podkłady do brwi, lakiery oczywiście, takie błyszczące. No, słyszycie, jak mój Adaś tam szaleje. O, tutaj jest całe urządzenie do pedikuru. Albo i manikuru, nie wiem. W każdym razie jest. Tutaj coś widzę, jakaś nowość, bo tego nie było, ale ta maseczka, o, moja ulubiona maseczka do rąk, która naprawdę się sprawdza, polecam ją. Naprawdę dłonie są przepiękne po tej maseczce, takie gładziusieńki, naprawdę fajne. To polecam w ciemno. Tutaj są cienie, podkłady różne, znowu szminki, sporo tego wszystkiego jest, więc sobie tak szybciutko ten podkład mam, już mi się kończy. Sporo tego jest, więc dlatego ja tak szybko Wam poprzewracam stronę, jak sobie będziecie chcieli, to się zatrzymacie, na którejś sobie zobaczycie. To dla takich już starszych osób, 45-55. Takie różne jakieś nowości. Ja tego kremu ogólnie nie polecam, bo miałam, nic mi to, no nie czułam żadnej jakiejś, nic nie czułam, tak powiem. Taki, no niefajny. I bardzo gorzki był ten krem. Także niefajne to było. To są różne maseczki. To jest ta seria wegańska, którą miałam olejki próbki. I powiem Wam, że fajne były te olejki, naprawdę fajne. Także, no nie wiem, no ceny są dość drogie jak na Avon. Ale naprawdę olejki fajne. Nie wiem jak kremy, czy się naprawdę zdają egzamin, więc jak ktoś tam korzysta z tego, to dajcie znać, bo też ciekawa jestem. Jak już się wydaje tyle pieniędzy, no to trzeba, to nie są jakieś strasznie dużo pieniędzy, no ale wiadomo, każdy sobie ma swój budżet i wie na co go stać. A tak jak Avon proponuje różne kosmetyki, no to te wegańskie dość drogie. Także o. Tu są maseczki różne, kremiki. No i się zaczyna dział dla facetów. Bardzo fajny ten perfum, bardzo mi się podoba. Także, no ale tak jak mówię, musi też się podobać facetowi, bo dawałam wąchać mężowi, no to on tak średnio. Więc tak to wygląda. No tutaj też jakiś zapach, nowość, hit. Ale tak jak mówię, ja wolę, właśnie ostatnio kupiłam tą świeczkę Chanel 5 z sojową i bardzo fajna, bardzo polecam, naprawdę bardzo fajne i świeczki, i woski, naprawdę wosk to pierwszy raz, więc tam jest filmik, podlinkuję Wam jeszcze raz, gdzie właśnie o tych świeczkach mówię i można sobie tam zamówić na Allegro, także polecam. Tutaj dżinsy, torebki, okulary. Ja to myślę, że ja nigdy bym nie kupiłam okularów przez internet, bo ja muszę jednak ich przymierzyć i zobaczyć, czy mi pasują. No ale są ludzie, którzy kupują. Różna taka fajna biżuteria. Zegareczki. To jest strona, gdzie kupuje się rzeczy i wspiera się kobiet chorych na raka piersi. No i tutaj mamy takie wyprzedaże, można tak to nazwać. Takie szmineczki, lakiery, bardzo taki ciekawy kolor, ten żółty. Nie wiem, czy się nie skuszę na niego. Może będzie długo się trzymać, także no ciekawa i nowość taka. Tutaj też biżuteria jest różna, torebeczki, panterka znowu chyba wchodzi w modę, także też jest ciekawie. Tutaj mamy też różne, nie wiem, tutaj na brzuch, ale powiem Wam, że na AliExpress można kupić za 20 zł coś takiego, więc jeszcze darmowa przesyłka, a pewnie działania takie same ma jak i tamto, tak sobie myślę, no bo inaczej to nie jest. No i tutaj są już się zaczynają szampony, włosy i tak dalej. I powiem Wam, że odżywkę z Avonu tej serii
jednak sobie bardzo cenię i pochwalam, bo jest fajna. Moje włosy po niej się bardzo dobrze czują. Ostatnio kupiłam z Isany, ale to już nie to samo. No, już te włosy nie są takie. To są różne te kremy i tak dalej, ale ja jakoś tak do nich nie bardzo. No i tą serię też spa polecam, też bardzo fajna. Tutaj są różne maseczki, różne olejki i tak dalej, masełka. Tutaj też fajne, kujące maska do twarzy, olejek. Takie to chyba nowość jakaś, tak? To jest nowość i bardzo ciekawe to jest. Pozwolę sobie. Może to nie jest tak do końca mój zapach, bo bardzo, bardzo mocno pachnie złote mleko. To pewnie coś jest związane z... No widzicie, nie ma tutaj napisane, z czego to jest. Trzeba wszystko sobie tłumaczyć. Olejek do ciała, ale jaki olejek do ciała? No. Także o, takie opisy, że nic nie widać. Wolę to zobaczyć bardziej, ale podejrzewam, że to było coś związane z kurkumą, skoro złote mleko. No i tutaj mamy jeszcze o takie coś. Kremiki do rąk, do stóp. Cały czas mam jeszcze tą maskę, którą nie wykorzystałam, ale zbliża się lato, wiosna, może wiosna, lato, to może w końcu skorzystam z tego i wykorzystam to. No i takie płyny dla dzieci. O, tutaj jest maseczka do włosów właśnie. Tutaj mamy też różne takie, tutaj kredki pod oczy i tak dalej. Mgiełki. No. Także o. Taki katalog. Mam nadzieję, że komuś się przyda. Kto sobie chciał, to sobie obejrzał. Kto nie, no to nie. Nikogo nie zmuszam, że tak powiem, bo wiadomo. Nie wszyscy kupują z tego katalogu. Ja też kupuję teraz mniej, ponieważ nie potrzebuję zbyt dużo. Nakupiłam bardzo dużo tych kosmetyków, a teraz też kupuję różne inne marki i staram się sobie coś już sama robić. Zawsze to jest tak przyjemnie i fajnie, jak sobie sama coś zamącę, jakąś maseczkę do twarzy. Czuję się wtedy tak pewniejsza. No ale wiadomo, czasem trzeba coś kupić na gotowo, żeby szybko zrobić z siebie bóstwo. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Subskrybujcie, lajkujcie, jak Wam się oczywiście podobało. I do następnego odcinka. Pa!